Do dziś samorząd województwa mazowieckiego miał zapłacić kolejną ratę Janosikowego w wysokości 53 milionów złotych. Raty nie zapłacono, bo jak tłumaczy marszałek województwa Adam Struzik, pieniędzy nie ma. Dziś mija termin, w którym Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego powinien przekazać 19 milionów złotych swojej spółce Koleje Mazowieckie. Kolejne 6 milionów 200 tysięcy złotych jednostkom budżetowym, 9 milionów złotych jednostkom oświatowym. 1,5 miliona złotych powinno trafić do Warszawskiej Kolei Dojazdowej, a 53 miliony złotych to kwietniowa rata Janosikowego. Jak widać, problemy Mazowsza ze spłatą Janosikowego mogą doprowadzić do paraliżu kolei, oświaty i szpitali. Linią obrony marszałka Struzika i koalicji PO-PSL w sejmiku jest tak zwane Janosikowe, że Janosik tutaj odbiera możliwość działania. No, chyba, że jest to Janosik Struzik, bo rzeczywiście, gdy spojrzeć na przykład ponad 7 milionów na przedstawicielstwo w Brukseli w ciągu dekady, 90 milionów na wynajem biur, na same samochody, 2,5 miliona. Wczoraj skąd Mazowsza ściągnięto 61 milionów złotych zaległego Janosikowego. Województwo ma jeszcze zaległości z tytułu Janosikowego w wysokości 104 milionów złotych. Chodzi o raty za listopad 2013 roku, gdy zapłacono tylko dwie z około 55 milionów złotych, oraz marzec tego roku, gdy zapłacono około 1 700 tysięcy złotych. Trybunał Konstytucyjny orzekł w marcu, że przepisy o tzw. Janosikowym dotyczące województw samorządowych są niezgodne z konstytucją, jednak Sejm nie poprawił wadliwych przepisów. Tymczasem Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Mazowieckiego złożył wniosek o odwołanie Adama Struzika z funkcji marszałka i zarządu województwa mazowieckiego. Podyktowane jest to sytuacją, do której doprowadzili. Proszę Państwa, w 2006 roku, kiedy rozpoczynała władzę ta koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u pod kierownictwem marszałka Adama Struzika, dług województwa wynosił 61 milionów złotych, co stanowiło niecałe 3% dochodów własnych województwa.